symbolika nazistowska przejawia się w Polsce u nas w programie raz na jakiś czas i jest postrzegana jako symbol słońca, jako symbol zdenerwowania, jako symbol ostatnio na Pomorzu, proszę Państwa, próby jednego z urzędników porozumienia polsko-niemieckiego, wychodzenia naprzeciwko nierównościom i niesnaskom Niemcy kontra Polacy. No i teraz jakby jest kolejny ruch w tą stronę. Michał Buchta ze Śląska, kandydat na radnego w Żorach, opublikował na swoim portalu społecznościowym zdjęcia swoich dzieci niewielkiego wzrostu, niewielkiego wieku, na tle swastyki z taką ręką, nie wiem, czy to jest pięć piw, czy to jest tato, gdzie jesteś, czy zabrali mi rozum ratunku. Zabrali mojemu tacie rozum ratunku. Znaczy tak, oczywiście mówię o tacie, nie obrażając dzieci. Dzieci zostały wykorzystane przedmiotowo, żeby pokazać, że on czuje się Ślązakiem, że on się nie odcina od niemieckich korzeni, bo tam była taka dyskusja między nim a jego kontrkandydatem. I później tłumaczenie standardowe, tak jak zawsze w tych przypadkach media się zainteresowały, jak prokurator się zaczął doszukiwać gestów nazistowskich, propagowania rzeczy zakazanych, że to był żart, że to nie o to chodziło, że on wcale dzieci nie uczy ideologii nazistowskiej, że ta swastyka z tyłu no to dobrze, przypadkowo to ja wisi. Zawsze w tych przypadkach mam ochotę... Żartował. To ja mam ochotę zadać pytanie, no to na czym ten żart polegał? Poproszę o puentę. Żart jest niedomówieniem pewnym, może nie musisz się domyślić. W żarcie jest puenta, która jest śmieszna, więc poproszę o puentę. Chcę wiedzieć, z czego mam się śmiać w tym żarcie, gdzie jest dowcip. Znaczy okazuje się, że symbolika SS-mańska, okazuje się, że Holokaust jest jednym z częstszych powodów żartów dorosłych ludzi w Polsce. W otoczeniu dzieci mówiliśmy o przypadku nauczyciela WF, który się też przebrał za nazistę, tak. I mówił, że to był żart. Teraz ojciec żartuje z dziećmi. Rozumiem, że to jest najśmieszniejszy rozdział w historii Europy i Polski, z którego należy żartować. Innych nie ma.